Cześć, witam Cię w podręczniku blogera. I w tym bardzo krótkim filmie chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób nagrywać ekran telefonu. Jeżeli masz telefon z Androidem w wersji 10 albo wyższej, to jest to banalnie proste, nie potrzebujesz żadnej dodatkowej aplikacji. Wystarczy, że skorzystasz z funkcji Androida, i w tej chwili pokażę Ci, jak to zrobić. W telefonach z Androidem w wersji 10 albo wyżej e, wystarczy, że wejdziesz w górną część ekranu, zjeżdżając palcem w dół. Raz, po raz kolejny, wyświetlać się tutaj. Ci się tutaj różne opcje. Ja na Tutaj jest nagrywanie ekranu. Ja wcześniej nie miałem tej funkcji. Musiałem wejść tutaj w edycję. To jest ten, ta kartka papieru z długopisem. Tutaj wchodzisz i tu w tej dolnej części, z dolnej części możesz prze przewinąć, przesunąć te funkcje na górę, i wtedy one będą dostępne w tym głównym, cofnij, w tym głównym panelu, wtedy pojawi ci się tutaj nagrywanie ekranu. Klikasz w nagrywanie ekranu, jest to bardzo proste. Pojawił się panel, który kiedy kliknę czerwoną kropkę, to zacznie się nagrywanie. Oczywiście tego panelu nie będzie widać w nagraniu tła. Wejdźmy najpierw sobie w ustawienia, można nagrywać dźwięk systemu, czyli wszystkie kliknięcia, nagrywać dźwięk z mikrofonu, ja tutaj mam podpięty mikrofon pod, e, pod mój telefon, dźwięk właśnie stamtąd idzie, więcej ustawień, nagrywać dźwięk systemu, e, nagrywać dźwięk z mikrofonu, rozdzielczość, co tu możemy jeszcze sobie zmienić? Aparat przedni, jeżeli ta opcja jest włączona, to zaraz zobacz, co się stanie, kiedy zacznę nagrywać. Zaczniemy nagrywać, tak? To tutaj pojawia się, wysuwa się przednia kamera, i ok, po, po zakończeniu mm, nagrywania, e, klikasz, kropka, e, kwadrat i zapisano plik z nagraniem ekranu stuknij aby wyświetlić cek i w ten sposób wygląda nasz film Ok, mam nadzieję że ten film był dla ciebie pomocny jeżeli tak to zostaw łapę w górę i subskrybuj mój kanał dzięki